Nazywam się Aisha. Urodziłam się w Dar es Salaam w Tanzanii w roku 1994, 7 lipca. Czy to prawdziwa data? Sama już nie wiem. Moi rodzice urodzili mnie, kiedy byli bardzo młodzi. Najbardziej ucierpiała moja matka. W tamtejsze czasy zajście w ciąży w młodym wieku przynosiło ogromny wstyd rodzicom. Obwiniali się, że nie wychowali dobrze swojej córki. Nie mogli znieść tego pokorzenia, więc wyrzucili moją mamę z domu. Moja matka musiała zamieszkać z moim ojcem, który sam mieszkał u mamie. Mój ojciec zaczął grać boksera nielegalnie, zaczął sprzedawać używane ubranie na ulicy, aż wkrótce zaczęły się problemy z policją. Moja babcia bała się, że źle się skończy, więc postanowiła mu pomóc. Był to konkurs na recytację Koranu. Nagroda była wjazd do Syrii. Przyjaciel mojego ojca wygrał ten konkurs. Umówili się, że jeżeli mój ojciec zapłaci mu odpowiednią sumę, to oddam mu nagrodę. W tamtym czasie, jeżeli masz lodówkę, to znaczy symbol bogactwa. To była lodówka mojej babci, która pomagała im zdobyć pieniądze na jedzenie, sprzedając lód, zimną wodę i soki. Postanowił sprzedawać, aby pomóc ojcu. Mój ojciec rozpoczął podróż. Musiał nas opuścić, kiedy miałam 2 miesiące.